Druk nr 385, projekt zarządu w sprawie ułożenia zarządu dzielnicy trzeciej Koroni Czerwonej w zakresie paragrafu 4, punktu 4 i 5 statutu dzielnicy trzeciej Koroni Czerwonej. Paragraf 1. Upoważnia się zarząd dzielnicy trzeciej Koroni Czerwonej do wydawania opinii i występowania z wnioskami, o których mowa w paragrafie 4, punktu 4 i 5 statutu dzielnicy trzeciej. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tu jest tak samo, jeżeli są takie dosyć nagłe sprawy, czy jakieś wózetki, które na przykład jest okres oczekiwania dosyć długi do najbliższej sesji, zarząd wtedy podejmuje uchwały opiniujące takie wózetki. Też było w tamtej kadencji, w tej kadencji było takie upoważnienie dla zarządu, więc też bym Państwa prosił o przegłosowanie. Otwieram dyskusję. Pani Małgosia, Rada Pani Małgosia, proszę bardzo. Chciałbym zapytać, bo Pan Przewodniczący powiedział o nagłym zajęciu decyzji w sprawie wózetek. Mam nadzieję, że Rada Miejsca będzie informowana o tej nagłym zajęciu, która wymaga podjęcia nagłej decyzji. Coś skomplikowanie powiedziałam? Tak, jeszcze raz bym prosił o... Znaczy bardzo już tak. Już przepraszam. Nie, pani budowa na pilotów na przykład, czy na niego na wojskiej i ta wózeczka będzie wymagała natychmiast na jutro podjęcia decyzji. Mm-hmm. Ja jestem do dyspozycji 24 godziny. Bardzo proszę mnie zapytać o to. Rozumiem. Jakie ja mam zdanie na temat podjęcia szanowni. Mogę odpowiedzieć też? Tak, proszę. Znaczy jako przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska podejmowaliśmy zawsze takie uchwały jako komisja. Wnioskowaliśmy też najpierw do rady, którzy są radni miejsca, zapytując się o ocenę, czy w tym miejscu jest właściwe wydanie pozwolenia na taką wózetkę lub zanegowanie tego. I tak jak mówię, jest to zawsze opinia. Jeżeli chodzi o zarząd ustali takie upoważnienie w celach na przykład statutowych, że na przykład mamy sesję zwołaną na koniec miesiąca, a powinniśmy w ciągu 2 tygodni odpowiedzieć, więc jak najbardziej, jeżeli będzie podejmowana taka uchwała zarządu, poprosimy radnego miejsca o ocenę, o opinię. Zresztą podobnie było przy uchwale, tutaj podejmował zarząd, którą dalej w następnych dokumentach mamy. Tak postępowaliśmy jako komisja, tak też postępujemy chyba jako zarząd i myślę, że będziemy jak najbardziej chętni dostosować się do opinii radnego miejsca. Czy jeszcze są jakieś pytania? Uwag nie ma. Dziękuję. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za poparciem druku 385? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Ktoś jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Uchwała została podjęta.